Pokój i dobro, szczęść Boże. Będąc w zakonie, zakochałem się. Taki krótki epizod. Zapraszam Cię do wysłuchania konferencji do kobiet. Z Bogiem. Muszę się streszczać, bo telefon pokazuje, że 42 minuty pamięci mu zostało, więc nie może być dłużej. Jakby było dłużej, to dajcie mi znak, albo jakbym przynudzał, to też mi dajcie znak. Dobra? Umówmy się w ten sposób, że nie wiem, zachrząchacie, ktoś kaszlnie, czy ktoś się zaśmieje, byle nie od razu, bo musiałbym od razu skończyć, a chciałbym coś powiedzieć. Uzmysłowiłem sobie na naszych misjach świętych, chociaż to było już ładnych parę lat temu, że będąc w zakonie zakochałem się. To nie była moja dziewczyna, ale zakochałem się, bo poczułem, że no coś fajnego jest. Tak mówiliśmy sobie, że jesteśmy przyjaciółmi, często ze sobą rozmawialiśmy przez telefon, nawet spotkaliśmy się parę razy, ale to nie była randka, to nie było, ja nawet o tym nie myślałem w tych kategoriach, że to może być randka. Piękna kobieta, nie będę imienia wymawiał, która jest ode mnie rok młodsza. I no, ona zaczęła mi podsyłać takie ciekawe SMS-y, MMS-y, obrazy, czy nawet wiadomości, memy, że co musi zrobić mężczyzna, zbudować dom, zrobić dziecko, zasadzić, znaczy spłodzić dziecko i zasadzić drzewo. Mnie, powiem szczerze, jako faceta to bardzo rajcowało. Mogę powiedzieć, że miałem w jakiś sposób taką uciechę zakonną, jakby przełożeni wtedy o tym wiedzieli, że coś takiego się dzieje ze mną, to pewnie by mnie wywalili z zakonu, a dzisiaj mogę do was mówić. Ale za to też jestem Panu Bogu wdzięczny, bo dzięki formacji, dzięki takiej walce o siebie i rozmowie z kierownikiem duchowym, wtedy był ojciec Damian świętej pamięci, zdobyłem się na odwagę na to, żeby do niej zadzwonić, porozmawiać. To była bardzo krótka rozmowa i powiedziałem jej tak: wiesz co, jesteś piękna, naprawdę, jesteś piękna, ale chcę zawalczyć o swoje powołanie. Chcę być zakonnikiem, chcę być księdzem. I bardzo ją cenię za to, że to uszanowała. Tę moją decyzję, że mi nie przeszkadzała w moim życiu kapłańskim, nie przeszkadza w życiu kapłańskim czy zakonnym, bo czasami do siebie wyślemy SMS-a, może do siebie nie dzwonimy, ale nie dlatego, że ja się boję, że się znowu sparzę, że bym się w niej znowu zakochał, że jakieś takie rozczulenie by było, ale to mówię wam po raz pierwszy. Publicznie mówię to po raz pierwszy. I za to Panu Bogu jestem wdzięczny, za taką odwagę, ale też i za to piękno jej, która to zaakceptowała, która to przyjęła. Przysłowiowej świni mi nie podłożyła, że nie zadzwoniła do przełożonych i mówiła, że z nią kręciłem, ale że po prostu jest piękną kobietą tym, kim jest. I zadam wam pytanie, czy jesteście piękne? Jedna już patrzy w sufit, nie chce się zobaczyć. Czy jesteście piękne? Czy macie w sobie coś pięknego? Tam z tyłu jedna jest smutna, widzę kąciki ust opuszczone do dołu. Czy jesteś piękna? Czy próbujesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, czym jest w ogóle piękno? Czy jesteś piękna, czy to piękno jest tylko fizyczne, czy masz w sobie coś pięknego duchowego? Bo jesteście piękne. Kocham kobiety, które są piękne. Kocham kobiety, które są jako mężczyzna, które są czyste. I nie chodzi tylko i wyłącznie o fizjologię, że się myjecie, nie? Że pachniecie, ale które mają czyste serce, które nie są wulgarne. Ja jako mężczyzna, bo to, że noszę kieckę, a większość z was nosi spodnie teraz, świat w ogóle do góry nogami poszedł, facet nosi kieckę, a wy nosicie spodnie i nie jestem jakimś, nie wiem, szowinistą czy kimś, że mam wam to za złe. No, tak po prostu jest teraz, chociaż pod habitem też mam spodnie. To czy macie w sobie, czy odkrywacie, potraficie w sobie odkryć piękno? Co to jest piękno? Takim pięknem dla mnie, budującym zawsze, no jest moja mama. Genia, Iza, Genovefa, Pigwa.
bo tak na nią mówiliśmy, jak byliśmy młodsi z siostrą, Genia Pigwa. Ale taką piękną osobą była moja babcia Hela ze Skawicy koło Zawoi, czy babcia Irena, babcia Janka, prababcia Janka, która nie doczekała mojej komunii świętej, bo zmarła pół roku przed komunią świętą, pierwszą. Taką piękną osobą jest moja teraz taka przyrodnia babcia, babcia Stasia, która mieszka w Zabrzu i zawsze, kiedy do niej dzwonię, pytam się, jak się babcia czujesz? Ona mówi, oj, źle, ojce, źle, ojce. Ale jak ojciec zadzwoni, to mi wszystko przemija. No i właśnie o to chodzi, żebyście umiały coś takiego też w sobie usłyszeć, zobaczyć. To też w kontekście tego słowa, które mówiłem na kazaniu, na mszy świętej. Żebyście nie udawały, bo ja jako mężczyzna, jako Tytus, a chrztu Mariusz, bardzo lubię kobiety naturalne. Jedna z moich ostatnich koleżanek, dziewczyn, która powiedziała mi, że nie jestem w jej typie i dlatego dzisiaj jestem w zakonie, kiedy chciałem więcej coś, powiedzmy, ale nie w znaczeniu cielesności, tylko w znaczeniu relacji. Kiedy się z nią właśnie nieraz widuję, czy piszemy, bardzo rzadko piszemy, bo jest mężatką i matką, urzeka mnie w jej to, ta naturalność, to piękno, które jest. Czy wy macie w sobie coś takiego w twarzy? W ogóle człowiek, który uśmiecha się, który jest przepełniony Bożą obecnością, ma w sobie, kiedy doświadcza właśnie tego przebywania z Panem Bogiem. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi to tak, zobaczcie, ja cały czas o nim mówię w perspektywie czasu teraźniejszego, mimo że już 3 lata nie żyje, ale mówi on to tak, że lubimy przebywać na solarium. Nie wiem, bo ja nigdy nie byłem na solarium, ale może niektóre z was lubią być na solarium. Ale lubię się opalać. Przed pandemią jeździłem do naszego klasztoru, do Viareggio i przyjeżdżałem jakbym, nie wiem, z Wysp Kanaryjskich wrócił, chociaż nigdy tam nie byłem, nie wiem jak tam jest. Ale byłem brązowy prawie jak mój habit. Że lubimy się opalać, a bardzo często boimy się, czy nie lubimy opalać się Najświętszym Sakramentem. Kiedy On jest ukazany, wystawiony w monstrancji. Bo wtedy najlepiej można zobaczyć piękno swoje. Dla mnie takim pięknem był, tylko to nie jest kobieta, ale no był Benedykt XVI. Kiedy go minąłem na placu Świętego Piotra w 2004 roku, jeszcze kiedy był pancernym kardynałem i kiedy go tylko pozdrowiłem po włosku, jeszcze coś tam wtedy umiałem, i to jego dyskretne spojrzenie, ten uśmiech, te oczy, dla mnie były obrazem Boga. Moje babcie, moja mama są dla mnie obrazem Boga. Babcia Hela, która nauczyła mnie modlitwy razem z moją mamą, zresztą babcia Irena też, prababcia Janka też. U prababci Janki pozostało w mojej pamięci do końca życia takie wydarzenie, kościół wielkości podobny do waszego, garnizonowy. Nie było jeszcze wtedy szafarzy nadzwyczajnych. I kiedy przywiózł ją wujek Janusz, no Janusz wtedy to był, przywiózł ją do kościoła, my razem z nią byliśmy też w kościele. Nie przyjęła Pana Jezusa na mszy świętej, tylko po mszy. Od chóru idąc do prezbiterium szlochała jak małe dziecko. Dla mnie to było właśnie coś pięknego. Bo kiedy my mówimy o pięknie, kiedy kobiety dzisiaj, te wyzwolone, te, które niszczą często waszą kobiecość, wasze piękno, to wewnętrzne, to piękno jest zupełnie gdzie indziej. Piękno jest zupełnie gdzie indziej. Ono jest w sercu. Święta Klara, która leży w Asyżu, jest zmumifikowana, mimo że już tyle lat nie żyje, setek lat nie żyje, ona dalej jest pociągająca, jest powabna. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy umierała, kiedy tak ją się obserwowało, no wiadomo, tylko przez media, można było zobaczyć w niej to piękno, które jest w środku. Moja babcia Hela, jedna czy druga, Irena, miały w sobie to piękno nawet wtedy, kiedy Irena, mimo że też miała trudne życie, była piękna, kiedy była podłączona pod respirator, kiedy odchodziła z tego świata. A babcia Hela to paradoks pewien, najpiękniejsza dla mnie była wtedy, kiedy leżała w trumnie. Dziwne, nie? Nekrofil. Ale kiedy mogłem usiąść przy tej trumnie, to były zwłoki, szczątki. A
ale dziękowałem Panu Bogu za to, że ona nauczyła mnie takiej prostoty życia i słowa, które są jej dekalogiem, bym powiedział, drogowskazem dla mnie. Co może być dla was taką wskazówką, jakie jest wasze miejsce w Kościele jako kobiety. Bo ona mówiła zawsze tak, kiedy wadziła się, pieroniła z dziadkiem, dziadek z nią, kiedy jeszcze do tego wujek Andrzej się dołączył, kiedy Mariusz, czyli ja się też dołączyłem, no po której stronie stanąłem? No trzeba było stanąć po jednej i po drugiej jako wnuczek, nie? Bo jak wyjeżdżało się z wakacji, to później kieszenie były puste. Ale mówiła zawsze babcia Hela tak, dla świętej zgody. To jest wasze zadanie, drogie panie, dla świętej zgody. A co zrobiła Maryja, najpiękniejsza kobieta? Ta, którą próbuje się opluć nawet ostatnio w jednym z komentarzy pod jednym z filmów, wręcz urągano Maryi, że to jest niemożliwe, żeby była dziewicą, żeby była niepokalanie poczęta. W was jest to coś, to wow, piękno, tak jak piękno Maryi, że nawet bym powiedział, Bóg się w Maryi zakochał. Nawet Bóg się w Maryi zakochał, że wysłał anioła Gabriela i powiedział jej, będziesz matką Syna Bożego. Będziesz matką mojego syna. Bo jest niestety tak, że kobieta, która jest niedowartościowana, nie odkryła swojej wartości i czyja to jest wina? Nas, mężczyzn. Kiedy was nie adorujemy, kiedy nie pokazujemy waszego piękna środka, tylko ładujemy w to, co na zewnątrz, że rzeczywiście bardziej stajecie się facetami w spódnicy niż kobietami w sercu. To coś, co was wyróżnia. Mi szkoda jest takich kobiet, które nie doceniają swojej kobiecości, nie odkrywają, kiedy nie potraficie się uśmiechnąć, kiedy nie rozpromieniacie naszego życia jako mężczyźni, ale chcecie w jakiś sposób zrównać się z nami, tak zwane głupie równouprawnienie. Nie ma czegoś takiego jak równouprawnienie, bo to jest pewnego rodzaju ideologia. Bo Bóg stworzył nas oddzielnie, mężczyznę i kobietę. Każde z nas, my mamy inne zadanie, wy macie inne zadanie. Nie znaczy to, że jesteście naszymi służącymi. Nie. Wy macie pełnię praw wynikające z tego, że jesteście stworzeniami Bożymi, tak jak i my. My się wzajemnie uzupełniamy, dopełniamy. Bo zobaczcie, ja to porównuję na zasadzie śruby i nakrętki. Sama nakrętka w zasadzie do niczego się nie przyda. Śruba też. Ale kiedy jest śruba i nakrętka, to co? Ściska się, miłość powstaje. Po ścisku powstają dzieci i w ten sposób powstaje też rodzina. To jest taki obraz bardzo techniczny, bo technikum kończyłem. Ale właśnie chodzi o to, żebyście odkryły w sobie na nowo to piękno, wow, zachwyt. A często w pieśniach maryjnych, tych naszych polskich zwłaszcza, jest takie, no, taki smutny obraz tej Maryi, smutny obraz kobiecości. Serdeczna Matko, skądinąd bardzo lubię tę pieśń i lubię ją grać, bo też gram czasami na organach, na nerwach jeszcze lepiej, ale na organach też potrafię czasami zagrać. No, Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Ciągle płaczemy do tej Matki Bożej, ciągle płaczemy do tego Pana Boga, ale czy my mamy w sobie tę radość, że my ją mamy jako Matkę? Czy my potrafimy się nią zachwycić? Czy wasi mężczyźni, wasi mężowie, wasi synowie zachwycają się waszym pięknem? Kiedy ja czasami idę z moją mamą pod rękę, to niektórzy nas mylą, że to jest moja siostra. Mimo, że ma, czekajcie, obliczę na szybko, 66 lat, 67 lat w tym roku będzie miała. Mimo, że już ma te swoje lata, ale traktują mnie, moją mamę, jako siostrę, że ona, wiedząc, moja mama, ile przeszła, kiedy nasz tata odchodził, kiedy to moja mama w jakiś sposób nauczyła mnie koronki do Bożego Miłosierdzia, którą dzisiaj na nowo odkrywam za sprawą księdza Piotra Pawlukiewicza, ale to ona nauczyła mnie tej ufności Panu Bogu, tej ogłady, tego piękna, piękna liturgii też. Zobaczcie, jakie jest wasze piękne zadanie, bo my też mamy swoje zadania, wy macie swoje zadania, żeby spowodować, że facet, który jest obok ciebie, syn, który jest obok ciebie, że córka, która jest obok ciebie, żeby dostrzegła, że świat jest piękny. Świat, który stworzył Pan Bóg. Bo
mimo zmarszczek, które się pojawiają u mojej mamy, mimo zmarszczek u babci Stasi, choroby, babci Heli, babci Janki, babci Irki, one zawsze dla mnie były piękne. Bo zobaczcie, no seksualność się skończy w pewnym momencie. Nie będziecie już pociągające, ale będziecie pomarszczone, szczerbate, może grube. Może już jesteście takie? Jesteście takie? Co wam lustro dzisiaj powiedziało? Że za dużo o jedną zmarszczkę, nie? Ja się wystraszyłem, kiedy parę lat temu stanąłem przed lustrem i spostrzegłem siwy włos u siebie. Dlatego się golę, bo się nie akceptuje, nie? Nie dlatego. Znaczy golę na głowie. A tutaj oszczędzam, bo przecież ubóstwo. Ale chodzi o to, żebyście zaakceptowały to, że możecie być piękne, Bożym pięknem, pięknem Maryi. Najprędzej, jak to powiedział Oscar Wilde, najprędzej starzeje się kobieta, która poślubiła przeciętnego mężczyznę. Najczęściej starzeje się kobieta, która poślubiła przeciętnego mężczyznę, kiedy mężczyzna cię nie adoruje, a ty jego nie adorujesz. Ja czasami za zadanie takie domowe zadaję, masło maślane, zadaję ludziom, którzy się pokłócili, małżonkom, którzy się pokłócili, żeby poszli znowu na randkę, nawet po 50 latach. Kiedy będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, przygotujcie się, że będzie niespodzianka, o której już mówię, macie się pocałować z mężem, ale bez pompy ssącotłoczącej, bez języczka tak zwanego. Właśnie chodzi o to, nie wiem, czy wy to widzicie, że jak teraz się uśmiechacie, ja to specjalnie też prowokuję, żebyśmy zaczęli się do siebie uśmiechać, żebyście wy też spróbowały odkryć w sobie to prawdziwe piękno, nieudawane, niesztuczne, niemalowane. Bo jak to jeden z księży powiedział, kiedy przyszła pewna pani do niego, mocno wymalowana, on udzielał komunii, nie wiem, czy to był żart, czy rzeczywiście prawdziwa sytuacja, bo dzisiaj to mogłoby się oprzeć o księdza biskupa, jakiegokolwiek, no takie zniesławienie wręcz kobiety, i widział, że ona jest taka wymalowana, to powiedział zamiast ciało Chrystusa, Panie Jezu, uważaj, świeżo malowane. Moja mama makijażu tam mocno nie poddaje, ale rzeczywiście no, ma w sobie to coś. Drogie kobiety, drogie panie, ta moja ostatnia znajomość, o której wam powiedziałem na samym początku, to nie było tak, że ona była wymalowana, że coś tutaj z sobą eksponowała. Wszystko było na miejscu, ale ma w sobie dalej, bo żyje, ma w sobie to piękno, to wewnętrzne, które na czym polega? Na zjednoczeniu z Bogiem. Bardzo często was jako kobiety obraża się, że jesteście moherowymi beretami. I to nie jest kampania jakakolwiek, bo ostatnio oglądałem wiadomości i też o tym było, ale ja o tym bardzo często mówię, że jesteście moherowymi beretami, zwłaszcza z jednego środowiska, że trzeba babci dowód zabrać, że trzeba inne rzeczy zrobić. A ja powiem tak, przed wami to się powinno klęczeć, przed wami wszystkimi i dziękować wam za to, że po pierwsze dałyście nam życie. Tak jak jestem wdzięczny za to, że moja mama dała mi życie, mojej siostrze dała życie. Siostra, która jest wcześniakiem i dzisiaj jest piękną kobietą. Mimo trudów naszego życia, jakie mieliśmy w swojej rodzinie, przed wami, przed moją mamą powinno się klęknąć. Czy kiedykolwiek poprosiłeś, czy może nie tyle poprosiłeś, czy swojego faceta, męża albo chłopaka, żeby przed tobą uklęknął? Czy wstydzicie się, żeby was mężczyzna pocałował w dłoń? Moja mama się tego nie wstydzi i ja się tego nie wstydzę, bo jesteście potrzebne nam, mężczyznom, po to, żebyście pozwoliły nam miłować, żebyście uczyły nas miłości, żebyście rodziły w nas poczucie też wartości, dowartościowały nas. Nie tylko nas z góry ochrzaniały, że śmieci nie wyrzucone, że zupa zasłona, ale żebyście nas też dowartościowały, bo wtedy, kiedy wy nas dowartościujecie, to my też będziemy potrafili na zasadzie takiej zależności, oddziaływania, interakcji, będziemy was adorowali, może nie tak jak Pana Jezusa. Bo jest takie niebezpieczeństwo, że wy jako kobiety będziecie niedojrzałe i nie jest to moja mądrość, nie wymyśliłem tego, tylko się posiłkowałem. Co znaczy, żeby być bardziej kobietą?
To znaczy zaprotestować przeciwko sobie samej, pozbyć się egoizmu. Zobaczcie, Maryja mogła być egoistką i mogła powiedzieć Panu Bogu nie. A ona wchodzi z Nim w dialog. Wiedziała, co ją czeka. Pierwsze, że będzie zniesławiona o to, że jako dziewica urodzi syna. Dzisiaj, kiedy kobieta rodzi dziecko bez mężczyzny, bez męża, jest to do przyjęcia. Ale w jej czasach jej by groziło ukamienowanie. A Bóg mówi co do niej? Nie bój się. Nie bój się, Maryjo. Chodzi o to, żebyście nie były uległe, ale żebyście pozwoliły nam, mężczyznom, też zawalczyć o siebie. Bo to kiedy, kto wysyła pierwszy sygnał? Przynajmniej ja tak miałem, że kobieta się, znaczy, że coś iskrzy między kobietą a mężczyzną. Facet czy kobieta? No kobieta, bo zaczyna się ubierać. Na początku lepiej, a dopiero później facet odpowiada na głos, chyba że nie umie zobaczyć piękna kobiety, jest trąba i przelatuje mu obok piękność. Ale żebyście nie były uległe, nie tylko nam mężczyznom, ale wszystkim tym różnym dziwnym rzeczom, które pojawiają się w przestrzeni życia naszego, także w Polsce, kiedy kobieta zostaje wręcz zmanipulowana, bo zobaczcie, co się stało z Ewą. Ewa uległa podszeptowi szatana. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, oni nie znali zła. Oni znali tylko dobro, znali tylko Boga. A szatan nienawidzi człowieka, nienawidzi ciebie, nienawidzi nas, mężczyzn. I pod pozorem, pod płaszczykiem dobra proponuje tobie, żebyś się stała jak Bóg, boginią, bo będziesz wiedziała, co jest dobre i złe. Kiedy wejdziesz w dialog z szatanem, przegrasz. Zawsze wybieraj Jezusa. Kiedy nie zaakceptujesz siebie, czyli nie przyjmiesz tego, kim jesteś tak naprawdę, że jesteś matką, że nie zawsze ci się udaje, że ponosisz porażki, to też przegrasz. Kiedy tego nie zaaprobujesz, a może jest tak, że próbujesz udowodnić coś, kim tak naprawdę nie jesteś, za wszelką cenę, po trupach do celu. Spróbujcie w sobie na nowo ocenić, czy na nowo odkryć piękno bycia kobietą, dojrzałą kobietą. Jakie są obrazy niedojrzałych kobiet na kartach Pisma Świętego? Jak rozpoznać niedojrzałą kobietę, Asztartę, która miała nieumiejętność oceniania obiektywnego, oceniania rzeczywistości, że ja jestem najważniejsza, zaufanie własnym emocjom. Pozwól się sobie pomylić. Pomylisz się, no to co się stanie? Ja to często też młodym ludziom mówię, bo sam też tego się uczyłem i uczę się. Nie ma ludzi nieomylnych. Ludzie nieomylni leżą na cmentarzu, albo tacy, którzy są wszechwiedzący. Pozwól się swojemu mężowi pomylić. Nie musisz mieć recepty na wszystko. Nie musisz być to, co powiedziałem mężczyzną wczoraj, takim jego GPS-em. Jedź tu, skręć tam, zrób tamto, wyrzuć śmieci, posprzątaj, obierz ziemniaki. Czasami trzeba nawet w zakonie powiedzieć coś współbraciom, jeśli jesteś przełożonym, bo nie widzi, że na przykład jest od 3 dni filiżanka na stole, którą trzeba umyć, którą używał. No to cię coś poniesie, ale żeby nie było to na takiej zasadzie, że ty ciągle kontrolujesz swojego męża, ciągle kontrolujesz swojego syna czy córkę, bo ich wtedy kaleczysz i siebie kaleczysz. Pamiętam taką sytuację z pewnego miejsca, którą, nazwijmy to, ktoś mi to opowiadał, że był młody mężczyzna, który chciał rozpocząć nowy etap swojego życia, nie zdradzając, czy to był zakon, czy małżeństwo. I kiedy przyjechała jego matka do niego, albo inaczej, kiedy powiedziano mu, że no nie może tego etapu swojego życia prowadzić, nagrywa się? Nagrywa, chyba telefon dzwonił. Kiedy nie mógł już dalej tego etapu swojego życia prowadzić, wszystko było ok do momentu, aż jego matka nie przyjechała. Kiedy zobaczył ojca, no to spokorniał, zobaczył, rozpłakał się. Było to w zakonie, u nas. Ale kiedy przyjechała matka,
ten dorosły mężczyzna, ale niedojrzały emocjonalnie, prawie że zrobił w gacie. Dlaczego? Bo matka nie odcięła pępowiny od swojego syna. Bo ty też możesz nie odciąć pępowiny od swojej matki, możesz nie odciąć pępowiny od swojego syna, od swojej córki i w takiej sytuacji człowiek staje się niedojrzały. Więc kogo potrzebujecie? Kogo my potrzebujemy, mężczyźni? Potrzebujemy dojrzałych kobiet. Potrzebujemy pięknych kobiet. Ale to piękno wynika z tego, że nie jest ono pudrowane, ale z głębi, która jest z relacji z Panem Bogiem. Żebyście nie były puste emocjonalnie, ale żebyście były wypełnione, żebyście stawały się dla nas taką filharmonią, żebyście były częścią naszego życia, ale żebyście nas nie zastępowały. Po co? Żeby razem przejść przez życie. Do czego? Do świętości. Żebyście nie musiały udawać, proszę was ja, mężczyzna. Początkiem dojrzałości u kobiety, ale także i u mężczyzny jest to, kiedy widzę, że coś trzeba w moim życiu poprawić. Wy to doskonale widzicie, wiecie, bo jak moja mama przyjechała kiedyś do mnie do klasztoru i zaczęła mi sprzątać, to zauważyła pewne rzeczy, których ja nie widziałam od kilku lat, że coś jest nie tak. Ale tak mi posprzątała pokój, że później nie potrafiłem się w tym pokoju odnaleźć. Wy widzicie coś, czego my faceci nie widzimy. Wy macie pewien smak, pewien zmysł, którego my faceci nie znamy. Bo jak ja pamiętam też moje babcie, już tak kończąc powoli. Pamiętam, że one dodawały pewnego smaku do naszego życia. Także w zupie. Najlepsza zupa pomidorowa, ogórkowa, barszcz to babcia Hela. Najlepszy krupnik to prababcia Janka. Najlepszy pewien sos czy buraczki to babcia Irena. Moja mama czy jej siostry próbowały zrobić z tych samych składników to coś, ale nigdy im się nie udało, bo każda z was jest inna. Każda z was, drogie panie, jest potrzebna Kościołowi, potrzebna mężczyznom, żebyście się nie wstydziły swojej kobiecości. Bo to, co proponują kobiety, które pogubiły się w swoim życiu, które są bardzo mocno krzykliwe w przestrzeni publicznej, medialnej, politycznej, to one bardzo często chcą was zniszczyć. Nie słuchajcie mnie, Tytusa, ale słuchajcie Ewangelii, dobrej nowiny. I tę dobrą nowinę zawsze zanoście tam, gdzie jesteście posłani. Proszę was, bądźcie pięknymi, świętymi kobietami. Amen. Teraz będzie cięcie, bo już to wczoraj mówiłem, no to powiem wam, jak to jest z tym moim synem. Ma na imię Mateusz. Kto oglądał film wczoraj, znaczy dzisiaj ten film, to już wie, o co chodzi. Wiem na 200%, że nie mam syna biologicznego, bo jestem prawiczkiem. I się tego nie wstydzę, już widzę poruszenie. Nie wstydzę się tego, bo mogę spojrzeć każdej mojej dziewczynie, koleżance prosto w oczy i mogę z nimi czysto rozmawiać, chociaż mi się podobają kobiety. Ale kiedyś po jednej z rozmów właśnie Mateusz poprosił o numer telefonu prywatny i dałem mu, jak to mam w zwyczaju, tam nie jest żadną tajemnicą. I po pewnym czasie napisał do mnie SMS-a. Dziękując za spowiedź, dziękując za rozmowę i na końcu jedno zdanie, które wywróciło moje życie do góry nogami. Dziękuję ci, tato. We mnie się zrobiło coś takiego, nie jestem w stanie tego określić. Wow, jestem komuś potrzebny. Moim ministrantom, dzieciom Maryi, dziewczynom też o tym mówiłem, że słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście nauczyli mnie tego, żebym był dla was ojcem, żebym nie został starym kawalerem. Wy, drogie panie, proście też nas, mężczyzn, żebyście wy nawet w małżeństwie nie zostały starymi pannami, wiecznie niezadowolonymi z niczego i z nikogo. Miejcie w sobie to wow, to odkrycie, że jesteście potrzebne i mam nadzieję, że dzisiaj to w kościele tu w Jeleśni wam przekazałem. Dziękuję wam, że jesteście, bo jesteście bardzo potrzebne Kościołowi. Nawet jak czasami
przerzucacie te paciorki różańca świętego, jestem przekonany, że one mnie trzymają też przy moim życiu zakonnym i przy kapłaństwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To pomódlmy się za wszystkie kobiety, które kiedykolwiek zostały zranione przez mężczyzn. Prośmy Boga o uzdrowienie dla nich, ale także dla tych mężczyzn. Prośmy za was tu obecnych, żebyście zawsze były piękne, pięknem Bożym. Módlmy się przez stawiennictwo tej, która jest dla nas wszystkich wzorem piękna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrze, że jesteście. Dobrej nocy. Zróbcie jakiejś dobrej kolacji. O 20:00 koronka, jak chcecie, na kanale YouTube'owym. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Z Bogiem.